Bumbalo, oh, life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Shaboom, shaboom. Yada la 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 la. Shaboom, shaboom. Yada la 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 la. Shaboom, shaboom. Yada la 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 la. Shaboom. Witam, witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bodzia, to jest kolejny odcinek z mojej serii Let's Play z gry Bioshock Infinite. Tak, chwila zawahania. Dobra, kontynuujemy naszą przygodę. Musimy znaleźć ostatnią wyrwę. Te dwie poprzednie okazały się jakieś takie fejkowe. No, nie pasowały mi ogólnie, nie? Słabe te wyrwy były. Najlepsza wyrwa to jest ta ostatnia. Zaraz opuścimy ten obszar i zobaczymy, gdzie tym razem się przeniesiemy. Przydałoby się jakieś żyćko. Foyer Banku Proroka. Bank Proroka, coś tam było napisane, nie zdążyłem przeczytać. Sorry. Le francuski, le fajny język. Oui, oui, comment ça va? Comme si, comme si, comme ça. Tyle wiem. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Michel. Yes. Oui, oui. Dobra, idziemy! Siła! The Rise of Columbia. Dobra, idziemy, idziemy. Tu przeszukujemy ciała. Zresztą tu są jakieś ciała wszędzie. Nie podoba mi się twoja twarz. Strzeliłbym ci prosto w pysk, ale mam mało amunicji. Także zamienię sobie na karabin i zrobię ci dziurgę w tył głowy, która zaraz zniknie. A może i nie. Szukam. A tu już byłem. A czy teraz się cofamy. Nie wydaje mi się, żeby przyjdzie tu było ognisko z ludzi, ale może zrobimy sobie jakieś kiełbaski. Płonie ognisko w lesie. Co to za las? Co to za miasto? Co to za wieś? Ani poruchać, ani co zjeść. Tylko Elizabeth chciałaby mnie wziąć w windzie. Oh yeah. gdzie tutaj mam iść? Tu. Dobra, o! Fajnie. Tutaj sobie uzupełnimy życie. Apteczka, apteczka, sole, wszystko tutaj bierzemy. Łakocie, jak na dzień dziecka. Mogę dwa cukierki? Zawsze było takie pytanie, kiedy pozdawałem cukierki w klasie na urodziny. I zawsze było ten szczery uśmiech, kiedy powiedziała osoba, że tak, można. Tak zawsze się brało trzy, a potem zawsze zostawało i brało się po zajęciach. Co ja pierdolę? Dobra. Dobra, idziemy. O, jakaś nowa broń? Dobra, bierzemy tego szczekacza. Nie, to jest słabe już. W poprzednim odcinku to przerabialiśmy i było kiepskie. Lagi. Lagozaury. O, tutaj widzę, że pojawiają się ślady Fopera. Wow, panie! Co to za zwiecha? Nie podoba mi się. Dobra. Kurde, im dłużej nagrywam w ciągu kilka odcinków, to mi się częściej tutaj wieszają. Zwiększenie obrażeń od... Co ja teraz aktualnie mam? Karabin wyborowy? Chyba tak. Jeszcze sobie kupimy. To nie. Obrażenie od karabinu wyborowego? Tak, chętnie. Granatnik. Karabin? Ja to nie kupowałem wcześniej już. Aha. Jeszcze sobie może tutaj kupimy. Wiem, bo to jest... Strzelba chętnie. Tak. Dobra. Dobra, zobaczmy to jeszcze. A, kupuję, mam hajs to. Czemu by nie? I mi się wydaje, że na tym możemy skończyć. Tych wigorów nie ulepszę, mało ich uczyłem, pewnie błąd. Pewnie okaże się, że pod koniec gry będę musiał ich używać ciągle.
Co my tutaj mamy jeszcze? Gdzie tu musimy iść? A, tutaj. Czy po prostu musimy się wrócić? Taki niecny backtracking. Okej. Czyżby tu musiała być tutaj? Nie, na górę musimy pójść. Myślałem, że musimy tam pójść, gdzie wcześniej byliśmy. Śmigusiaj. Co my tutaj mamy? Czy tu można było wejść? A, tam musimy wejść, dobra. Czy tam jeszcze nie idziemy? Ale tutaj już chyba wcześniej byłem wszędzie. Jeszcze taki ostatni rzut oka, jak to się mówi. Nikt. Nieważne, uciekam. Nara, ja tu wchodzę. Schowaj się, schowaj. Chowaj się, zamykaj drzwi, dobra. Nikogo nie ma, to można na kasę przeszukać. Nie no, muzyczka musi grać w tle zawsze. Zawsze i wszędzie muzyczka grać będzie. Dobra. I jeszcze, co tutaj możemy znaleźć? Drabina T-Volta? Nie, jakaś taka słaba, drewniana. Nie wiem jego stylu. O, ty bydlaku, tutaj na moją Elizabeth! Talibie pierdolony. Co to? Co to się... otwieraj tam wyrwę, pani! Co ty pijesz, koleś? One doesn't expect a picture of one's corpse. It's gonna cross so lifelessly. Dobra, musimy wrócić do bramy domu Kumstoka. Jazda, jazda! Ostrzał z powietrza! Gdzie ty jesteś, ty bydlaku jeden, ty? Nie, słaba opcja na taką... Jezus, prawie spadłem. Nie interesuje mnie, co masz mi do zaoferowania! Wow, dostałem. Pomocy, pomocy! Klepią mnie tutaj. Dobrze idę, dobrze idę? Dobrze. Nie ma za was expa, nie będę was zabijał. Nie interesujecie mnie. Jestem materialistą. Tylko exp. And anyone who knew the truth was better dead than alive. I'm not even his daughter. I'm just a specimen to be poked and prodded. No, you are not. Elizabeth, listen to me. When you... Ona musi znowu chciać się popierniczyć w tle. I know you hate me for not being your daughter. And I hated you for not being my mother. Co to jest? Przeładuj to! Ja nie mogę! Już mnie tutaj sklepali niemiłosiernie na sam początek. Na szczęście to chyba gdzieś jest chyba gdzieś tutaj pod spodem. A może to nie ta lokacja? To nie ta lokacja. O, oh, holy shit. Nie, to jest słabe. No ilu tu ich jest? Idna tmina. O, komar, co to? Co robi komar? O, dobra. No i zniszczyli mojego komara. To się nie godzi. Dobra, uciekaj, uciekaj, biegnij, biegnij, biegnij. No i to, żem pobiegł. Aj, kaska spada. Kurde... O, automat. Nie mam żadnego granatnika, bo tam... by mi dojechał z granatnika i by nie... nie mieli szans. Jakiś karabin mam w ogóle, beznadziejny, jakiś kurde szogun. Dobra. Dawaj pieniążki. Będą tutaj nas sklepali. Jakoś tu... jakiś taki wigor może, nie wiem. To nie, to też nie. O, pętanie zróbmy, dobra. Pętanie jest to. Dobra. Będą nam się klepali. A tutaj... zajmę się twoją...
Dobra, dobra, nie teraz! Ja nie mogę! Nie mam wigoru. Nie mam wigoru. Nie mam wigoru, pomocy! Pomocy, nie wiem co się dzieje, dawaj komara, komara mi tutaj! Ciśnij tego komara i ja zaraz umrę znowu. Jezus, gin! Co tu się dzieje? Dobra, jest, zbroja się odnowiła. No nie chcę soli, po co mi solę? Kurde, nie w ciebie. No już dostałem tutaj z bomby. Przydała być jakaś lepsza broń. Nie no, ginę ten. Dobra, komar znowu, komar, dawaj komara. Gif! Plaku jeden. Zmiana broni! Zmień tą broń! No i zaraz zginę, no już... Umieram, po prostu masakra. No co to się dzieje, no? Ech, te finalne epizody zawsze mnie tutaj niszczą. Nie... Nie chcę tego kupować. Ja już kupiłem, dobra. Teczka, sól, wszystko, tak. Tutaj życie, amunicja. Dobra. Czemu mam tylko 4 naboje? 12 łącznie. Czegoś tutaj nie uzupełniłem. No. Strzelba nie uzupełniona? To mi się dziwię. Takie bęcki dostaję. Dawaj tego komara. Powinno tu być z 300 komarów. Z 300 komarów powinno być. Tylko bydlaka trzeba tutaj dojechać, bo on ma za dobrą broń. Chętnie bym ją przejął. Dobra, dawaj tą broń. No to nie to, co chciałem. A ciągle ich ożywia. Niedobrze. Myślałem, żeby rzucić tą broń, którą miał w ręku akurat. No nie, znowu. O, zdrowie, dobra. Kurde, przy tym jest automat, jak jestem głupi, nie? Dlaczego się koło tego automatu rodzę i nie pomyślałem, żeby po prostu tam chodzić naładować akumulatorki, nie tak powiem. No to jest po prostu świetny pomysł. Dobra. Booker, coś tam ma się drze, a tutaj do automatu wchodzę. Bez pardonu tutaj. Ale mam wszystko, automaty moim życiem. Co? Nie mam hajsu! LOL! WTF! Jaki żal! Dawaj komara. Przejęcie tego. Znowu, kurde, umrę. Nie będzie hajsu, żeby mnie w ogóle odrodzić, nie? I będę lipa. Karabin wyborowy, jakieś apteczki, coś tam, Pegas, nic? Co ja mam tu być, Rambo? No co za żal. Już nie mam hajsu, żeby mnie ratować. Więc teraz? Ja nie mogę, żeby tu jakiś... Wow, co tu jest? No... Kurde, wymieniaj tą broń, jak ci każę. Jak ci każę, to ma zmieniać broń, nie interesuje mnie. A, w połowie życia się straciła. No gin, siero! No, bitch, please! Super, no teraz hajsu przynajmniej naracę. Teraz tak będę padał i wstawał co sekundę. No to jest epicko trudne, nie wiem, po prostu ja nie wiem, jestem jakiś słaby chyba strasznie w TFPS. Mam całą broń. No i kurde... 4 naboje i już. I koniec. I koniec zabawy.
Nie wiem, jaką broń na ją używać. Dobra, umieram. Da się to jakoś zmniejszyć pełen trudności? Opcje. Rozgrywka. Aha. Tak, aktualnie chciałbym zmienić na łatwy. Żeby nie dręczyć was tutaj tym ciągłym umieraniem. Dawaj tego komara. Dobra, gińcie wszyscy. No gin! Dobra, masz tutaj po pysku. Dawaj tego komara, gdzie jest ten komar? Nie ma komara! Gin! Dobra, muszę tu wigoru używać. Idę częściej. Okej. Okay. Zmiana na poziomu na łatwiejsze trochę pomogła, albo mnie obrywam. Albo jakoś lepiej sobie radzę. Kurde, on tu ma jakąś taką fajną broń, a ja jarki gówno. Żeby on już to mógł upuścić. Nic nie widzę. Masz po pysku, prosto w twarz, śrutem. Udało się? Wow. I owe you an apology. Comstock used me to bring you back, but I brought back a version of you from the reality that I had built up in my own head. He pretended to love you, like he pretended to love me. I am not your husband's bastard. I am his victim. My days of victimhood are done. We must forgive each other. Because there is one far worse than you or I. The prophet killed me. Because you wouldn't keep his secret. If that's so, then why am I alive? Not in this world. Maybe this is you in another. A world where you never meet him. Or where I saved him. I don't know. Is that possible? Find out, child. Find out. Raz pierniczyła te dziś po prostu, zamiast nam się bawić jakimiś przykładaniem rączek. Uuu, jeszcze ciepłe. Dobra, idziemy. Wejdź do domu Comstocka. Ach, w końcu. W końcu wejdziemy do domu tego zboczeńca. Oj, kumi. Idziemy do siebie. Dobra. Kurde, musiałem ten poziom trudności zmniejszyć, bo tam klepali mnie jak psa po prostu, nie? Ciągnij dźwignię, mrocznie. Jezus! Fucker! Dawaj go w oko! Weź tego ptaka ze mnie, get the fuck! Zaraz swojego ptaka spuszczę z kagańca i tam cię dojedzie. Gdzie ja jestem? To wygląda jak mój gabinet. Nie wiem co zrobiłem, czy tak miałem zrobić, ale tak postąpiłem. Holy shit. To się nazywa wejście z wybuchem. Please.
Nie. Elizabeth! Chodź tu. Dokładnie to samo powiedział co ja. Piękne. Jak te gry mnie rozumieją. Albo ja te gry rozumiem. Oh shit! Ależ akcja. Epic. Dobra, biegniemy, biegniemy. Ciągle pada. A to zmiana. Kto czy to bram miasta? No to ciekawe. Sole. Sole w śniegu. Musimy ją odnaleźć. Ta znowu się zgubiła. Daj mi daje miecza. Nie mogę przez tą wyrwę przejść. O, co to ma być? Nasza pani Elizabeth, czekamy twego sądu? Anarchiści, heretycy, pacyfiści. Co tu się dzieje? Sorry, tak mało mówię, ale staram się ogarnąć, co tu się dzieje. Domyślam się, że to już jest praktycznie koniec gry. No, wiedziałem, że trzeba było ich rozpierniczyć od razu. Gincie. Ścicie moją kulę ognistą! Wszyscy! Tak jest. Gdzie mi z tą pałą? Pałą po jajach? Przeczekam torby? BOOM! Jezus. Dobra, olewam cię, nie ma na ciebie expo, chcę otworzyć. Pewnie mogę tego otworzyć bez walki, tak? Dobra, użyj interakcji, czy tam, tam było napisane. Czy wejdź w interakcję. Listen. I just wanna see the girl. What were those? Doesn't matter. Just gotta get to the warden's office. Okej, okay. A gdzie to jest? Biuro dyrektora? Nie będę tego komentował. O czym pomyślałem? Ale pewnie się domyślacie. Dobra, posłuchajmy sobie tego. I suppose the siphon is a kind of leash. Yes. My father put it on me. But when the time came, neither did I remove it myself. What would happen if I took off the leash? And I found I was as obedient as ever. No nieźle, smyczek chce się spuścić i w ogóle. Ładnie tutaj wygląda. Coś chyba się domyślam, o co tu chodzi. Ale na razie jeszcze nie będę mówił, żeby nie było. Co ja mam się z tymi wszystkimi bydlakami bić? No świetnie. Mam pomysł? Tak! Bardzo dobry pomysł. Gleba, 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 gleba! Na ziemię! Jeszcze nie ma. Kto wchodzi pod moją lufę, ginie marnie. Co to za krzykarz jest? Szukaj... O kurde! Coś, bijemy się tak? Dawaj! A! Eksplodowała ci głowa, widziałeś? Po co ci to było? Po co ci to było?
Trzeba było siedzieć w bamboszkach w domu i tutaj nie biegać mi z pałą po środku domu Kamstoka, nie wiem, gdzie jestem. Co to tu się dzieje? Są wszystkie pokoje opisane, co im tutaj robią, tak? Kolejna ta? Our minds are born, festering with sin. Some are so blighted, they will never find redemption. The mind must be pulled up from the roots. My children are witnessing. Kurno, nakładało się, coś tam było, że ich umysły są skażone grzechem. Nie będzie dla nich odkupienia. Co to za miejsce tortur jakieś? Co tutaj mamy? Jakie mamy arsenał do wyboru? Całkiem przyjemne. Ale chyba tutaj nie mam być. Albo mam tutaj... Tutaj i tutaj. Będę dobra. Używany? A, za ciepła woda, nie, dziękuję. Mały misio na środku pokoju. Ale to Terry Bear. Dobra, już wiem, co się dzieje. Stoję w kącie i czekam. O, brak amunicji! Niedobrze. Brak wigoru, brak soli. Brak ambicji, brak tutaj mocy. Na wymianę idziemy. Bum, bum. I koniec tutaj. Po pysku. Grzesznie tutaj mi. Fajnie, że tutaj wystawiam jeszcze im życie. Ładnie ich klepię, nie tracę na amunicji. Doktorku, proszę mi tutaj... Co ja, doktorku? Proszę mnie to opuścić. Proszę się ode mnie odstosunkować. I nic nie widzę, taki tutaj błyski szmir. Ops, nie trafiłem. Fatalna jest ta broń, muszę ją zmienić. Tylko nie wiem jak, czy będę miał jeszcze okazję. No, tutaj brak amunicji, tutaj coś się świeci pod tym. Mam pistolet? Nie. Wiem, że go ulepszałem tam kiedyś. The specimen needs to be destroyed. We couldn't even hold her in that tower, and now the prophet. Nie mam soli, świetnie. Chciałem to przejąć. O, akurat mam. Świetnie, dziękuję. Bam, 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 bam. Szybko, szybko. Przeładowanie, tu będzie. Dobra, elegancko. Kurde, nie ten wigor, lol. Lol. Kurde, co za... Żałosne to było. Nic nie widzę. Takie ściny mi tutaj... No zaraz zginę, nie? Ewidentnie. Ewidentnie namacalnie, zaraz padnę. Nie ma izoby, która by mnie pomogła. O, ja piernicze, dwie. Brak amunicji, no i to... Byłem z góry skazany na porażkę w tym momencie. Otwórz drzwi, no okej. Dobra, pociśniemy go tutaj jeszcze. To jest straszne, jak się nie ma amunicji do chowu broni. Dobra. Kurde, sprawdź co do strzelby tutaj. Dobra, amunicji do karabinu. Przeładowane. Lock and load. Okej. Będę tam pójść. A coś tu jeszcze się ukrywało w zakamarkach? No, jest, tu źle coś jest. Nie satysfakcjonuje mnie to do końca, ale zawsze coś. Tutaj pracujemy. Znowu ci... Szaleńcy. Jakieś tutaj głowy są. You still expect a wit to burst in and rescue you, don't you? It's been 6 months. 6 months?
6 miesięcy już minęło. Shit. To się nazywa długa akcja. Aha, chyba amunicja do strzelby była. Gdzieś tu jej leży, schowane. Dobra, już czuję. Dobra, zauważył mnie. Bring us the girl and wipe away the debt. Ja mogę to ominąć. But in the end, he is the one who'll have to pay down all of our accounts, won't he? Where does his guilt start? Dobra. Udało się. Fajnie, mogę tych wszystkich po prostu ominąć. Przechodząc obok nich. Tutaj się świeci. A? Pieniążki w końcu. Wcześniej byłem taki bogaty, teraz już nic nie mam praktycznie. Centrum bezpieczeństwa. Dobra. God put his face in men once too. Seems that we have something in common. No nie, no nie ma Elizabeth. Tak fajnie z nią się tutaj podróżowało. Czuję się taki samotny. 13 wytrychów mam. Nie mogę ich wykorzystać. Na górę? Dokładnie tak. Tylko czy tędy? Nie tędy, ale ja tutaj sobie pójdę. Pistolet, nie. Co mam po drugiej stronie? Pewnie coś fajnego. Solę, dobra, mam maksa. Stawmy sobie na to. Zamknięte. Nieładnie, nieładnie. O, dobra. Jesteśmy. Co się teraz stanie, jak to pociągniemy? Ale o tym, co się stanie, jak to pociągniemy, dowiecie się w kolejnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeżeli wam się podobał odcinek, nie zapomnijcie go ocenić, zostawcie jakiegoś komentarza i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.